Cześć wam wszystkim, z tej strony Kerek, gram tutaj w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, mam odcinek 23, znajdujemy się w naszym helikopterze. Te ostatnio rzeczy narobiłem i tak dalej, różne foby, bazę swoją powiększałem i tym podobne. W tym momencie mamy tutaj dosyć duże poziomy, dosyć dużo ludzi nowych mamy. Ja ich tutaj będę musiał powyrzucać, jest ich za dużo. Tutaj mamy kolejną misję główną, na którą się weźmiemy i zabierzemy, misję 23. Biały Mamba, tak się jeden z dzieciaków nazywa, który zajmuje się tymi wszystkimi gówniarzami. Tutaj oprócz tego robiłem sobie kilka rzeczy. Chciałem sobie porobić wiele broni i tak dalej, tym podobne. 40 parę minut i tak dalej. Tutaj ten Killer Bee będę sobie chciał ulepszyć ten poziom 5. Na razie już nie mogę sobie tutaj nic robić, jeśli chodzi o moich ludzi i tak dalej, to wszystkich sobie wysyłam na jakieś tam misje. Tak więc misje. No i misja 23 główne, tak? Odsłuchamy sobie kasetę. Boss, the CFA soldiers deployed to Bwala Yamasa have been annihilated. There are no signs of combat, nor any endemic disease. All the adults just disappeared. Only children were left. All those kids were ever taught was how to fight, and now they're free of the control of adults. They become a regular bunch of marauders, raiding nearby villages, beating people and destroying property. Our contract comes from the government. We're to locate this militia, these kids, and kill them. But I say we do this the Diamond Dogs way. The government wants these raids to stop. We can see to that, but not by killing kids. We're going to disarm, demobilize, and reintegrate them. A DDR operation. To begin with, extract their commander to Mother Base. Once they lose that kid, the one they call White Mamba, the rest of the group will fall apart by itself. No spoko, Governo chce, żebyśmy ich wzięli, no i ich wszystkich pozabijali, ale my w ten sposób nie będziemy robić. Weźmiemy ich, rozbroimy, no i zaprowadzimy ich do naszej bazy. Zajmiemy się ich tym całym dowódcą, White Mambą. Tak więc lecimy tam. Co tam, kurczę. Mogłem sobie wymienić na lepsze te. No ale przecież dobra, niech już tak będzie, jak najszybciej lecimy z Quiet, naszą zemią, naszą przyjaciółką. Epizod 23. Biała Mamba. The White Mamba. Il White Mamba. Capture the White Mamba, the child soldier's commander, and bring him back to Mother Base. First off, head for Bwala Yamasa. Kłaj sobie już normalną będziemy ten mieć. Nie chcemy się ją bardziej przemalowywać na żadne sposoby, kolory i te sprawy. Trochę sobie tutaj obniżyłem wymagania w grze graficznej, te sprawy. Mam nadzieję, że troszeczkę lepiej to wszystko będzie w tym momencie wyglądało. Że mój cudowny, zojmiaszczy procesor nie będzie się tak aż tak bardzo przeciążał. Ileś tam mam tych. Tam dwie szliki. Jeśli chodzi o Quiet, to sobie ją wezmę i wyślę, żeby tam zaczęła mi przeszukiwać. W międzyczasie się tutaj wybiorę po tą roślinkę. Mam nadzieję, żeby mnie tutaj nie wyrzucić poza grę. No i teraz bądź mądry, tam się jakoś wespni. Bym jedną. Dobra, już się wracamy. Lecimy w stronę naszej przyjaciółki, jaką jest Quiet, która znajduje się w tym oto miejscu. B. No i najszybciej mój przyjacielu Snake'u. Nie no, mam tutaj wszystkich i wszyscy są kurnata w kaskach, ale jazda. Hmm.
Tej ostro wszyscy wypatrują. Wymieniłem sobie w naszym tym. Niech sobie wymieniłem. No nie możemy tutaj normalnie transportować do bazy. No to strasznie jest dziwne, nieciekawe. Możemy sobie tutaj wziąć, no i wysłać jakieś rzeczy. Quiet, kurczę, no gdzie ty w ogóle jesteś? By mi się troszeczkę mogła przydać. No. Ty mogę ich przesłuchiwać, spoko. No i trzech takich gówniarzy mogę sobie zapakować do naszego wozu w zamiarze, nie? Nie wiem, jak tutaj szczerze mówiąc mamy. Kurczę, ale Snake jest niedelikatny. Poda mi tych młodych. Ja mogę sobie tam troszeczkę bliżej podjechać, szczerze mówiąc. Tutaj w okolicy żadnych jeepków, szczerze mówiąc, nie widzę. Tutaj przy spadajku, czy nikogo nie ten. Nie zabił, ani nie przyjechał. Tutaj żadnego morta nie widzę. Czy to jest pewnie ten? Trzech młodych wpakowałem do auta. Chyba jesteś nieciekawa, niesympatyczna, niemiła. No, nie mogę już wziąć więcej, kombinować. No to jeszcze jeden, kurczę, sobie weźmiemy i zawołamy. Dawać mi tu szybko, kurczę, ten wóz, bo on jest tutaj bardzo, bardzo potrzebny. Boję się, żeby tutaj nic nie zrobił naszym tym młodym. Jeden młody już jest tam w środku, drugi młody też zaraz będzie. Musimy go podnieść, kurde, chata.
Młody numer 2. Nie, no, dopóki oni śpią, to wszystko jest w porządku. Zbierzemy sobie tą zamiaszczą łośnikę. Już kolejny jeepek zaraz będę musiał sobie wziąć i przesłać. Czy wiem, że to kosztuje, na leku czy innego sposobu nie ma, żeby tych młodych zbradzi. I wysyłać do naszej bazy. Tutaj w środku mam ponoć ten cały diamencik, no i mam też materiały. Już jakieś mam zadanko, jedno na 5 możliwych zaliczone. Kurczę, Snake jest strasznie delikatny. Tam bodaj mam jakiegoś gościa. Tam byłem chyba w tym... Tutaj może coś jeszcze ciekawego będzie, ale w sumie nic nie widzę. Tak się nie odpowiada wujkowi Snake'owi. Ale zapakuję i kurczę do tyłu. No i czekać tutaj na mnie moje grzeczne dzieciaki. Czy tutaj jeszcze mam jakieś miejsce, które moglibyśmy zwiedzić? Nie, to już jest poza tym, poza mapą. No to idziemy. Ładnie po drodze z tymi wszystkimi młodymi, co ładnie przesłuchaliśmy. To kurna, tyle ja ich na boi biorę, pakuję. Ale jest tutaj strasznie dużo, szczerze mówiąc. Chyba mi tam jakiegoś więźnia też znalazła. Miał ten kaptur, to dlatego go nie było widać. No i takim oto sposobem już mamy trzeciego młodego pakowanego naszego zamieszczego jeepka. No nie, no tutaj kurna chłopie. No i lecimy. Później będziemy mieć jakieś inne baloniki, które będą mi umożliwiać. Chyba, że jakąś ciężarówkę, na samą ciężarówkę, może udałoby mi się ich więcej zapakować. No tak, nie mamy innego wyjścia. Jak ekstraktowanie. Ten oto sposób 60 metrów, 50 metrów, kurna ta. Zapakować go do naszego wozu. No
jak się tak będzie mówić, to w sumie trochę dłużej będzie ten odcinek trwał. Nie wiem, bo to nie wiadomo jak gonić do przodu. Trzeba to szczerze mówiąc ważyć powoli, kurczę, bardziej. Wysyłać. 40 metrów, 50 metrów, kurczę, 80 metrów. Czy tutaj w tej chatce mamy coś ciekawego? Jest diamenciki i jakieś te. Materiał to spoko. Idziemy na zewnątrz. Wyglądam tutaj od czasu do czasu na ten cały program, co mi nagrywa. Nie wiem, ostatnio jakieś aktualizacje porobiło, kurczę, i mam bardzo różnych błędów. Znaczy nie błędów, no ale procesor mi tutaj strasznie, kurczę, dziwnie chodzi. 19 metrów. Z kaskiem chłopak jest. Tyle ostatnie naboje mi zostały. No, chciałbym bardzo tutaj biegać. Też zbliżyć się też może moim jeepkiem do przodu. A nie wiem, czy to będzie w ogóle bezpieczne. Teraz będzie też tutaj kurczę padało. Sytuacja nieciekawa. Ktoś tam przyuważył. Sytuację, no i biegnie. Okej, zmieniamy na snajperkę. Gdzieś 3 metry stąd. Zauważył. Nie, idzie tu, idzie tu, idzie tu. Uda mi się to ogarnąć, czy nie? Chyba nie. Ładnie zapakuj do tego wozu, no i wszystkich eksportujemy do bazy. Kurczę, ale oni są tutaj z zamiaszczu ubrani. Te śpi na razie, go nic nie ruszą. Nie no, po cichaczu, mam nadzieję, że uda mi się tutaj wszystkich wziąć i ogarnąć. Zrzucimy sobie kolejny tutaj wóz. Czekajcie, kurczę, tutaj nie wykombinował nie wiadomo czego. Tam dobrze widziałem, że miałem jeszcze jakieś te rzeczy do zdobycia. Bierzemy go i pakujemy naszego.
z zamieszczego wozu. Drugi młody. Też tutaj zaraz będzie zapakowany. Bliżej sobie podjedziemy. Mam tutaj kolejne chatki do zbadania. Żeby mi się tutaj troszeczkę lepsza może broń przydała. Do tej całej interwencji. Tutaj jeszcze mam jakieś rzeczy, kurczę, do zdobycia. C36 metrów stąd. Na razie mnie interesuje, tu jeszcze mam jakieś materiały. Lecimy. Ej kukucza, nie bali już tak ostro. Sytuacja może być nieciekawa. Ok, wszystko powoli sobie tutaj biorę i kombinuję tam kolejnych młodych, jakby co. Najbliższego z nich 63 metry. Się udam po tego więźnia. Dobra, ekstraktujemy sobie tego młodego. Ogłuszamy go i zabieramy do naszej zamieszczej. Fury. Wysłamy wszystkich. Kolejnych trzech młodych poleciało na wakacje, tak? Tutaj już wszystko wziąłem. To mi mówiłem, że interesuje. Tutaj sobie skoczymy, tu mamy kolejnych młodych. Cię kręcę, ile tego wszystkiego jest. I ilu tych wszystkich młodych mamy? Tam jest jakiś diamencik jeszcze leży na stole. Ładnie mi się bierze i świeci. Naprawamy roślinki. Jak kobieta, nie denerwuj się. A z plusem, plusem ma dziewczyna tego ocenę. Sympatycznie się cieszą z tego powodu. Zamiast happy. I te sprawy. Sorry, nie chciałem. No to chyba metale sobie już podniosłem, czy nie? 2 na 5. No tutaj one są ukryte. Czy ja wiem, czy mi się opłaci tam brać i gonić? Chyba ma chłopak. Dało mi się go uspać, spoko. Tam bodaj jeszcze mam jednego młodego.
myślę, kurczę, kto mi tutaj śpi? Dobra, czekajcie, sobie wezmę i kolejny wehikuł zrzucę gdzieś w pobliżu. No to sobie go tam zrzucimy, mam nadzieję, że to nikt nie weźmie i nie. A może mnie coś przyuważył. Jeżeli się mną zainteresuje, to w sumie też będzie miło. Idzie naszą stronę, czy nie? Nie, jeszcze nie idzie. Naszej bazy. No to tam jedna zjedzie, jest troszeczkę zainteresowany jakby nami. Okej. Można to i tak ogarnąć. Bez zajmie jeszcze Quiet się wszystkim niech zajmie. Odniesiemy to, idziemy gościa odnieść do naszego zajmieszczego wąziku. Teraz sobie go weźmiemy, przesłucham od razu. Kulata. Żeby nie spadł z jakiejś góry. Żeby się nie zabił. Jest mi przykro. No i tam poddali jeszcze z 60 parę metrów. Kolejny jakiś młody. No i celownik sobie wymieniłem też naszej snajperce jakby co. Będzie mógł się przesłać jakby co. Też wysłać się w paczce. Nie, to już wcześniej byliśmy. To jest troszeczkę denerwujące, jak tak Quiet, jak przez cały czas w kółko bierze to samo. Nie ten przycisk. Jak tak Quiet przez cały czas bierze i śpiewa tą piosenkę. Wyślemy to do naszej bazy przez koszto. Znaczy przez koszto. Przebiegi mój przyjaciel. Wyślę też wam to do naszej bazy. W tej chatce coś może być ciekawego, oczywiście, że będzie. Paliwa są mi bardzo potrzebne. Do przy naszej bazy i w ogóle. To też mam ten cały namiot. Ten namiot mi nic ciekawego nie widzą. Jakąś mieszkę słyszałem. Już lecimy. To już jest trzeci młody. No i pozostała mi tutaj kurna chatki do obczajenia. Moje do tej przyciela. Bo te kwiatki już mi się szczerze mówiąc nie chce gonić. Kroczku. Mamy drugą chatkę obok. Idziemy wszystko co możemy, co musimy. Idziemy do kolejnej chatki. Tam mam trzech młodych, tak?
have arrived at your destination. Diamencik, no i materiał. Mam też projekt, który będzie jest tutaj potrzebny do zdobycia. Okej, okay, czy mamy tutaj kolejne zadanie, tylko już zrobione, tak? Już mamy dwa. Niewiadome. Ma czapkę, no to dokładnie, może tam strzelać w niego jakby co? Spokój, tam ten trzeci gość to pewnie ten będzie ten młody, co nas interesuje. Krzyk, kurczę, nigdzie nie widzę. Nieciekawa sytuacja. Weźmiemy sobie jakiś wehikuł, gdzieś tutaj w okolicy zrzucimy. Kurczę, jakieś tutaj śmieci są. Jest tutaj. Jeden młody. No, chciałem sobie to podnieść. Też bym mógł wyekstraktować jakby co. Na samym końcu mogłem to użyć jako ten. Próbuję się już do bazy wziąć i wrócić. Ten młody przez cały czas tam kurczę ten. Jakby czekał na mnie, jest godzina 6. Nie, może poczekamy do godziny 12, kiedy się położy spać, wtedy go weźmiemy i... łatwiej może ogarniemy. Jest w ogóle nasz wóz, bo się zgubiłem. Robi się w sumie ciemno. To jest sytuacja ciekawa. Nie chcę mi się z nim walczyć. Ja mam to zrobić jakoś tak bardziej z szczwaną. To zrobić bardziej szczątą, to pasowałoby go kurna tam, albo uspać czymś. Mamy naszą snajperkę. Będziemy walczyć z nim, dlaczego by nie. Gra są już takie łatwe, nie będzie to po rozwalenia. Jak dobrze pamiętam, mam też w sumie quiet.
Kurczę, Filip mi się tutaj odpalił. Pedina ange yandi, yine yabo ke bangaka, nyoke yampembe? Kimomosa ke somomononde? Ya, zini bibuti pusakangeve. Dzionku, czy że mi zniknął? Kłaj, gdzie ty jesteś? Kolejny może być troszeczkę pomogał mi, czy a? O to skurczę sobie jeden młody. Gdzie jest, kurczę? To co, biała mamba? Nie widzę gościa w ogóle. Chyba że użyjemy tego. O to skurczę sobie młody. No i mam właśnie z nim taką zemiaszczą walkę. Zdaje się, może podglądam, może coś ciekawego znajdziemy. Chyba nie jest ja. Przed ganem mogłem rozwalić te beczki mniejsze. Dawaj, młody kurczę, połowę od amunicji w ciebie wziąłem i wpakowałem. Mam myszkę. Okej, udało mi się go rzucić na ziemię, złapać i... Kurde, jakiś czwany, młody. Nie no, jedną rzecz, jakich tych młodych biorą uczą, to kurczę zabijać, ale nie polować po to, żeby przeżyć, czy coś w tym rodzaju. Tak mi powiedział, że przegrał, komenderz. Komendancie. Fajno ma to ubranie. Mission info has been updated. Support helicopter required.
Bo im szczerze mówiąc tutaj obce w ten sposób do bazy są. Dobra. Bo do helikoptera muszę go wziąć i doprowadzić. Ok, 3 na 5 udało mi się wziąć, zajrzeć to wszystko. No to jeszcze dwie rzeczy muszę zrobić, czy tam jedną jeszcze. Zaraz zobaczymy co to jest takiego. Nie ten przycisk, kurna. Ej. Ejku, co ty kurczę robisz? Czego on go kurczę rozwiązał? Jaki młody poturbowany, aż mi go się szkoda. Blond włosy, coś po Millerze może mieć. Nie no, cwanie się tutaj rozgląda na prawo, na lewo. Nie będzie chciał uciekać, bo coś się rządzają. Siadaj. Siadaj młody, nie denerwuj. Extraction arrived at Mother Base. Mission complete, boss. Ocena B. A nie, aż tak dużo tutaj nie straciłem tych punkcików i wszystkiego. Mamy nagranie na temat białej mamby. Chyba to sobie już przewinę. Z tym modelem będą same problemy. Gdzieś mi się wydaje, że przez tą kamerę, co ja tutaj mam, to mi ten procesor aż tak bardzo szwankuje. Snake chciał mu kurczę. Przez cały czas stara się wziąć gościa, przekonać. A młody go kompletnie zlewa. Anyone here can use a knife or a gun. What you're gonna learn is how to use your head. Let's move. When you get that under your belt, then you're free to leave. Powiedział mu Snake, że najpierw przed użyciem broni trzeba się nauczyć używać mózgu, głowy. Jeśli kiedyś to zrozumiesz, to będziesz wolny, żeby odejść. Kurde, mi jest potrzebny tutaj ten helikopter. Spoko, spoko.
Mają nowe tutaj zadanko dla nas i te sprawy. Ja sobie zaraz wezmę i helikopter przede wszystkim będę chciał zawołać. Nie wiem, czego mi tutaj kurczę lecieć jest potrzebny. Cześć żołnierzu. Cieszę się, że ciebie widzą. Odbierzemy sobie te rzeczy. Kurde, a takie to jest irytujące. Te wszystkie zadania kurczę robiłem poboczne. Znaczy sam tych wszystkich koleś na zadania. Teraz wszystko odbieram, no bo szczerze mówiąc to wszystko biorę i sprzedaję. Są mi GMP-ki potrzebne na to, żebym mógł sobie wziąć i tutaj rzeczy wyrabiać. Dawaj gro. Wtedy kiedy jesteś mi potrzebny, no to... to jest mi potrzebne Kirby. Godzinę. To sobie zrobiłem. To już w sumie mogę sobie tutaj wiele rzeczy porobić, jakby za to kasę sobie później będę brał i... kombinował. Wszystko co jest możliwe, co sobie chciałem sobie tutaj porobić. Oprócz tego mam coś do zrobienia dla naszego tego, przyjaciela jakiegoś. O, dla naszego D-Doga mamy ten. Kurczę, już nie mogę, za dużo rzeczy wziąłem i ten. Sobie zrobiłem, dobra, lecimy zatem na kolejne misje. Jakieś misje dodatkowe sobie weźmiemy i zrobimy naszą superacką Quiet. Chyba, że z D-Dogiem też moglibyśmy sobie wziąć i pofariować. Czyli wam ziomki, będę z wami strasznie brał, no i tęsknił. Od tego często tutaj będziemy mogli też zobaczyć na tym. Na leżaku. No to by nie będzie na tej głównej całej bazie, czy tej platformie. Okej, moi drodzy przyjaciele. No i wypakujemy się na jakieś misje poboczne w tym momencie. Ten projekt drona sobie weźmiemy i zdobędziemy. Teraz lecimy tam. Tak, chciałbym sobie wymienić najlepszy sprzęt. Jeśli chodzi o tego naszego przyjaciela, to weźmiemy sobie D-Doga. Albo nie, chciałem sobie najpierw zrobić ten cały Fulton, system Fultonowy. Weźmiemy sobie Quiet jednak. Lecimy z tą misją, chyba że sobie weźmiemy jej jakiś strój fajny założymy. Co tym mieliśmy ten, zrobimy sobie ten nocny, sobie założymy. No, strasznie ona wygląda. Trzecia 48. Kabul, Afganistan. No w nocy, Quiet w tym stroju zajmiaszczu wygląda. To mnie interesuje, ten database, mam jakiś dokument nowy. Tego szczerze mówiąc tutaj nigdzie nie widzę, jakiś projekt. O, tutaj mam manuale di pronto soccorso. Dla D-Doga. Razem schodzimy. Nie no, fajnie wygląda. Superacko w nocy. Taki strój ma zajmiaszczy, tutaj nas interesuje. Czyli Quiet, jak możesz tam to skocz, się ładnie porozglądaj. A w międzyczasie sobie jakąś kasetę odpalę, na temat może tego młodego białej mamby. We placed the white mamba and the rest of his unit in the staff living quarters. How's that going? It's a disaster, but what else can we do?
We've taken away his weapons and banned him from using his nom de guerre. Apparently his real name is Eli. He must feel like we stripped him of his whole identity. Buddy, we'll let things simmer down. I put a guard on him for now. Still, the question is, who is he? Where did he come from? And how has he survived? He's still not talking. No, he won't say a word about himself. But you know, it looks like he speaks English. One of the deck crew called out to him in English, and he said something back. He just lost it all of a sudden, started mouthing off at the guy, in perfect English. He wasn't stringing together words he picked up somewhere. So English is his mother tongue. He could be from the east, or the south, or maybe even further north or south. English is well established in countries all across the continent. It's rooted in Africa like a weed, or maybe parasite is the better word. So just speaking English doesn't help us figure out where he comes from. Could even be from off-continent. Right. In any case, we'll keep an eye on him. If we learn anything else, I'll be sure to let you know. Fire! Nie, to chciałem przyznać. Gosiu ma dwie oceny A. Troszkę lepszą. Ok, ten projekt mnie interesuje, szczerze mówiąc, tylko ten projekcik. Jestem ciekawy, gdzie on się znajduje. Dobra, mam to dobre oceny, to sobie go weźmiemy i przeniesiemy nasze bazy. No i mówimy, że gdzieś tu mam ten projekt, tylko powiedzcie mi, gdzie on jest. Oczywiście, że tak, tam gdzie jest najwięcej osób. Oczywiście, że ten cały projekt, który nas interesuje, będzie tam, gdzie jest najwięcej osób. W tym czasie przeładujemy sobie naszą broń, idziemy wyłączyć też to światło. Tych dwóch kolesi Quiet mi wzięła i spała. Coś tutaj kurczę jedzie, jaka to jest sytuacja nieciekawa. Nawet sympatyczna. Gość mnie tutaj przestraszył. Quiet, weź się nim zajmij jak możesz. Quiet. Teraz o co sobie możesz kurczę wziąć? Bo też drugi koleś tutaj w okolicy tego kurczy nie zauważyłem. Też dobry. Ja nie chcę umierać. Wyślemy koleś. Kurna, to ja tutaj trzeba brać za 500, tylko tego projektu mam też tutaj ciężarówkę z gościem w środku. Metrów.
momentarily. No w sumie to jest fajna rzecz. Dobra, ma gość oceny, bierzemy go do bazy. Dobra, gość ma oceny, bierzemy go do bazy. Czy mogę ich wpakować już do tego, do furgonu? Nie chcę się tutaj szczerze mówiąc ze wszystkimi gandzi, wszystkich patrzeć i pakować do bazy, to jest w sumie troszeczkę takie irytujące. A plusa mam rangę gościu. No to było piękne. Co, na ziemię gościu spadł i co nic, to nic nie ten? Jest projekt, który nas tutaj interesuje. To jest jakiś snajper gościu. To miałem ten cały wóz gdzieś w okolicy, kurczę, teraz nie wiem gdzie on nawet jest. Zniknął mi wóz, a był tutaj. Nie, teraz wszystkich będziemy ładnie brać. No tam sobie cała ciężarówka, która nas interesuje. Gościu za plusem. Mocne. Nie mogę tutaj wziąć wpakować do środka, tylko z tej strony mogę go wpakować. Dobrze, dobra, mam tutaj oceny, chłopacy. 80%, że mi się uda. A tylko pewnie Quiet wzięła i ten. No jest te 20%, kurczę, że im się nie uda. Dobra, na szybkacza weźmiemy sobie to, co tutaj mamy do wzięcia. I tutaj widziałem gdzieś materiały te takie duże. Tutaj leży. Się wazy w ogóle, ale w ten sposób się wezmę i najszybciej wyniosę z tego miejsca i zabiorę się za kolejną misję. Extraction arrived at mother base. 41% mamy gry. Dobra, kolejna misja poboczna. Nie wiem, te gówno. I tutaj mamy 24, 25 do zrobienia. Ale teraz mnie interesuje. Misje opcjonalne. Jakiegoś żołnierza mam bardzo dobrze wyszkolonego.
dwóch więźniów do ocalenia. Starego żołnierza z tego, ze starej naszej bazy. No, w sumie to będzie dosyć ciekawe, zaraz się później udamy do tego. Do naszej przyjaciółki. Let's go out. Angola. Zaire. No w tym momencie mamy dzień, kurczę, Quiet, jak ty dziwnie wyglądasz, jakbyś się w całym błocie wymazała. Seksownie. Okej, tam jakieś te. O kurczę, jakiegoś żołnierza fan fajnego. A właśnie, kurczę, wysiadaj, nie mam czasu na tego typu głupoty. Lecimy jak najszybciej, kurczę, taki fajny żołnierz był. Z oceną S. Tylko tutaj będziesz mi tutaj bardzo, bardzo przydatna, potrzebna w ogóle. Nie uda mi się tutaj przeskoczyć, trzeba tam normalnie drzwiczkami wejść. No tak, ja ponoć muszę się tutaj wziąć i przycisnąć przez to wszystko. Nasz powrót. No właśnie, Snake'u, to mi się kiedyś na pewno przyda. Ale tu nikogo w okolicy nie widzę. Analysis complete. Marker placed. Analysis complete. Analysis complete. Marker placed. Dobra, na gość oceny. Czekajcie, sobie też wezmę lepszą broń, może wykorzystam tylko typu akcji. No, informacje na temat jakiegoś projektu, spoko. Teraz sobie go będziemy bardziej pukać. Oprócz tego to mam wiele różnych rzeczy. Sobie po to. Coś to jeszcze miałem w okolicy tego trio kolesia, który szczerze mówiąc bym się przydał.
Where are your friends? The map has been updated. Hey! Come on! Marker placed. He's coming too. Roger that. Detected. The map has been updated. You have arrived at your destination. Gdzie ten gość szczerze mówiąc mnie interesował? Wyłączył mnie z internetu. Ja sobie schodź. Przy tutaj wiele rzeczy, które szczerze mówiąc nie są już takie ciekawe. To jest irytujące. Ten projekt mnie interesował. To im coś mówił o jakimś projekcie. O tu leż. Tam gdzie jest odset na E. metrów mam mniej więcej niego, dlatego miejsca mamy 70 parę. Ten się tylko weźmie nie odsuń, obróćcie jakby co. Okej, pokoleś. Miałem za mną tutaj przyjaciółkę. Jest jakiś projekcik zajmiaszczy. No ten cały kontynentor mnie interesował, szczerze mówiąc, żeby się stąd wydostać, bo że mógłbym sobie też tutaj wziąć i ten śmigłowiec zawołać. Ale w sumie szybciej będzie tak, jak się weźmiemy i w ten sposób do bazy udamy. Najmniej to szczerze mówiąc będzie kosztowało. Nie wiem, czy mi się tutaj opłaca gonić. Analysis complete. A z plusem ma gość tam ten ocenę. Jaka muzyczka mi się odpaliła. Dobra, kładź mi wszystkich tutaj wzięła i uśpiła. Dobra, trzyma się kładź, zobaczymy się w bazie. Tam w helikopterze. Extraction arrived at mother base. Development project has been added. 42% gry mamy w tym momencie, mniej więcej godzinę 12 nagrywania.
Tutaj chyba nic nie będzie kombinował. To bym sobie chciał zrobić mojego pusia po pusia. I wtedy bym sobie go brał, on by wtedy już automatycznie brał i wszystkich ekstraktował z bazy, to sobie po nagraniu mniej więcej. Oprócz tego sobie tutaj porobię jakieś inne pozostałe rzeczy. No i troszeczkę więcej tutaj porządku bym pasował sobie zrobić też w tej całej naszej ukochanej grupie. Mam tutaj trzy rzeczy do odebrania. Będzie mi się też o internet odłączył, tak więc nie mogę tutaj też nic skombinować. Mówię, że jako mogę zrobić, to sobie tych żołnierzy wysłać na różnego typu akcje. 10% najlepszych tutaj BTR są. To jest w sumie najlepsze, że tutaj mam tych wszystkich przyjaciół, których mogę sobie wysyłać. No i takim czymś po tym wszystkim czasie będę miał to wszystko ładnie wzięte i ogarnięte. To tutaj się nie mogę połączyć, z Fobem w sumie też się nie mogę połączyć. To lista misji. Lista 24 i 25. Z 24 się zajmiemy w następnym odcinku. On tutaj byśmy musieli tego młodego wyekstraktować w momencie, w którym śpi albo coś w rodzaju. Dania poboczne i te sprawy i tak dalej. Tak więc ja w tym momencie dokończył swój odcinek, moi drodzy przyjaciele, piszcie jakieś... Ej, no sorry, kurczę, zapomniałem, jedno jest bardzo ważne rzeczy, kurczę, moi drodzy przyjaciele, to dacie Bejsia. Mam nowe zdjęcie ostatnio tego całego żołnierza, udało nam się wziąć, no i... obczaić, tak więc lecimy do bazy, kurczę, trzeba go wziąć i zobaczyć się z naszą ukochaną przyjaciółką. Jeżeli w miarę szybko to się jeszcze zrobi. Jakiś filmik jeszcze mamy. Się tego nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Muzolaka wekutuba gizina ge bigila kamono gizina ge bigila kamono Tepe, Eli, what's the matter? Fighting will get you nowhere, Eli. Cut it out, kid, that ain't a toy. Eli, don't call me that. Not a kid. You hear me? Enough. Tylko odsetcie tutaj możemy mu postawić. Szczwany koleś. Czy pamiętam w Metal Gear Solid gdzie trzeciej części jako co ze Snake'iem kurczę się bawili? Kurczę, same problemy, do bazy wziąłem i przyprowadziłem. On the battlefield they use one another's nom de guerre. But here we insist they use their real names. Well, that hasn't sat too well with Eli. Or should I say, Unyoka ya Mbempe. He thinks his boys are letting us grown-ups walk all over him. Co to znaczy, że jestem kurczę na głównej bazie? Oczywiście, że na główną bazę kurczę, ale chciałem nie
tutaj lecieć, moi drodzy przyjaciele. Wysłamy się, kurczę, do tego. Nie pod trójką, tylko pod czwórką mamy nasz zemiaszczy. Nasze zemiaszcze podołeczko, kurna ta. Lecimy jak najszybciej. Lecimy tutaj najszybciej, kurczę, na samą górę, żeby tutaj nie kombinować. Gdzie tu się idzie, moi drodzy przyjaciele? Nie chcę tej muzyki w ogóle słuchać, bo to jest irytujące. Strasznie denerwujące w ogóle, nawet nie pamiętam, kiedy się tam szło, wchodziło, przychodziło i tak dalej. Zawsze zapamiętam tylko typu rzeczy. Cześć, chłopie. No idziemy nasze przyjaciółki. No, nawet V wyryte na tym, na brzuszku. Oh, somebody took this while we were fishing. That day, I figured out that it doesn't really matter if you catch a fish or not. Just waiting for a fish together can be the most fun of all. Oh yeah, Chico got all worked up and almost fell into the sea. When they do some more fishing, tell me, okay? Oh, I am so tired. I will just lie here a while. No i zdjęcie znowu, kurczę, zniknął. Jest zmęczona. Dobra, wychodzimy zatem. Nic ciekawego ani nowego się nie dowiemy. Nie. Tu mamy te wszystkie zdjęcia, które wcześniej ten i oddawaliśmy. Wychodzimy na demo, lecimy do naszego samolociku. I będziemy się pakować na kolejne misje, kurczę, super quiet. Może sobie weźmiemy tego D-Doga. Czekajcie, gdzie tu, kurczę, jest helikopter. Tak, mój helikopterze, jesteś bardzo wzięty i potrzebny w tym momencie. Oprócz tego chciałem się też wziąć przepukać. Jest tutaj ten. Poza nagrywam jeszcze sobie przebiegnę kilka może misji. Pozdobywam jakieś punkciki z kasy i te sprawy. Powrócam też kilku ludzi z naszej bazy. Także w kolejnym odcinku będziemy mogli się wziąć za jakieś inne, ciekawsze. Znaczy będziemy mogli już z tymi głównymi zadaniami do przodu. Będę sobie wziąć z drugiej strony, mam gdzieś. Znaczy jestem ciekaw, czy kolejce by się pojawi w tym miejscu, czy gdzieś indziej. Nasza superacka baza. Ok, jest 42 minuty jeszcze z nagrywania. Kolejka sobie u nas zemiaszczo siedzi. Tutaj jakieś zdanie się nie udało. Szkoda, bardzo duża szkoda. No tej nowej kasety nie mamy na temat paz. Dziwne, bardzo dziwne. Przez zdjęcie i oddałem, ale dobra, mieszę z tym. Więc ja w tym momencie kończę swój odcinek, moi drodzy przyjaciele. Czy macie się popiszcie jakieś komentarze? No i usłyszymy się w kolejnych odcinkach. Hejka, no i pa, pa.